Na pewno moje 3 gole cieszą, ale bardziej cieszą punkty zdobyte przez drużynę. So, przed sezonem ustawiliśmy sobie jakiś pewny cel. Małymi kroczkami będziemy do tego dążyć. Trzeba się cieszyć 3 punktów, tak? Za tydzień kolejny mecz i teraz na tym się skupiamy. Przeciwiłeś Nowosiąskiego z broni. Nie oddasz już tej żółtej koszulki lidera? Nie, mówię tak jak mówię, to nie jest ważne. Wiadomo, gdzieś tam to na pewno napędza, gdzieś to cieszy, ale najważniejsze są 3 punkty przez drużynę. Zdobyte. No co, nie, no, przeciwnik na pewno wymagający był na początku. Tak, myślę, tak mieliśmy ustawiony cel, że przez kilkanaście minut mieliśmy podglądać Rwals tam, co będzie robił, czy będzie jakoś agresywnie atakował naszą bramkę. Małymi kroczkami, pomalutku, gdzieś tam zaczęliśmy ich rozpracowywać, rzut wolny tam Sulikowskiego, piłka od słupka tam wpada pod moje nogi, dobiłem ją. I pomyślę, że potem już worek z bramkami się rozwiązał i dobrze to wyglądało. Oczywiście, no cieszymy się bardzo z tego meczu, ponieważ ze Świtem zawsze nam się ciężko grało, czy to u siebie, czy na wyjeździe. Spodziewaliśmy się, że będzie to ciężki mecz. Wynik pokazuje co innego. Teoretycznie no, gładkie zwycięstwo powinno być, ale swoje wybiegaliśmy, fajnie to wyglądało. Nowi zawodnicy się odpowiednio wkomponowali, bo dzisiaj to widać, że wszystko zatrybiło tak jak należy. Mam nadzieję, że utrzymamy taką formę, taką grę i takie wyniki do końca rundy. Myślisz, że tak grając w lidze, ktokolwiek jest w stanie zagrozić, czy Ursus, czy Broń, na razie prezentujecie w futbolu po prostu, no nie z innej planety, ale z innej ligi na pewno. Nie chciałbym tutaj jakoś prorokować, że będziemy każdy mecz tak grali, tak wygrywali taką ilością bramek. Będziemy się starali na pewno do tego dążyć, aby to tak wyglądało, bo wiadomo o co teraz gramy, żeby jak najszybciej wrócić do tej drugiej ligi. To jest naszym nadrzędnym celem. Nieważne ile bramek strzelimy, może być to 1-0, tylko ważne są 3 punkty, które będziemy sobie dodawali do naszego konta. Aczkolwiek miło by było po pięknej grze wiele bramek sobie dopisywać na konto, żeby te statystyki fajnie na koniec sezonu wyglądały.